Dnia 5 maja doszło do zadymienia klatki schodowej wskutek niedrożnych przewodów kominowych. Po przyjściu na miejsce zdarzenia zlokalizowano palące się palenisko, wygaszono we wszystkich paleniskach, przewietrzono pomieszczenia, nie stwierdzono pożaru w przewodach kominowych ani w innych częściach budynku. Dokonano zakazu użytkowania przewodów spalinowych do czasu przeglądu kominiarskiego, przewietrzono pomieszczenia i działania zakończono. Na miejscu 4 zastępy Straży Pożarnej, 3 Państwowej Straży Pożarnej, 1 zastęp OSP.